Hej, witam was wszystkich serdecznie. Ja jestem Kała, to jest kolejny odcinek Polską. Zagrajmy w Hearts of Iron. No i tak, panowie, ostatnio tutaj problemy mamy... Teraz mamy problemy z aliantami, prawda? I alianci nas tutaj... ostro nas tutaj biją, jak na razie, możecie zauważyć. W Bratysławie wystarczy mi jedna dywizja, bo ja tutaj muszę, wiecie, muszę sobie tutaj zrobić... Brazil have been accepted into allies, dobra. Brazylia stanęła po stronie aliantów, na moją niekorzyść. Czy te dywizje przez rzekę by mi przeszły? Zaraz zobaczymy. Dobra, przejdą bez żadnego problemu. Okej, okay, czyli jest gitareczka, mogę tak powiedzieć. Dwie dywizje. Czy wy tutaj nawet jesteście tak zmobilizowani, więc ja was tutaj po prostu prześlę. W Hamburgu wystarczy mi jedna dywizja. Na północ mogę sobie zaatakować i go zająć. I zająć tutaj Neumünster. Świetnie. Tutaj też chyba mogę przejść, prawda? Przez te rzeki. Tak, oni się od razu wycofali. No, Francuzi. Czego by tutaj się spodziewać po nich? Dwie dywizje. Od razu na północ. Ciebie zostawiam. Wy tutaj do obrony. Węgry co robią? Węgry nie robią nic aktualnie. Niestety. Związek Radziecki dalej stoi, nic nie robi. Dalej nie pójdę. Muszę tutaj ostrożnie po prostu stać i się bronić. Wy zdobędziecie północ, wy zdobędziecie tą prowincję, więc jest spoko na razie. Tylko chciałbym po prostu wymęczyć, wybić tutaj te wojska starające się tutaj mnie jakoś okrążać w ten sposób. Właśnie tak. Chcę ich trochę powybijać, podciągać stąd. Upspring. No ja nie mam czasu tutaj na upspring i to jeszcze Niemcy, nie? Ach, po prostu farta mam niemiłosiernego. Logistyczne bombardowania. Działamy. No musimy tutaj na terenie Czechów i Austrii zażegnać tutaj niebezpieczeństwa, że tak powiem. Bo jest dosyć nieciekawie się zaczyna robić. No i teraz na północy tą osadę muszę po prostu zdobyć marszem, prawda? Pierw wyślę te jednostki, najpierw. Grecja została po stronie aliantów. Świetnie! Dobrze, że nie graniczę z Grecją, bo by mnie po prostu skopali. Aligned to faction, nie mogę. Ja cały czas do Rosjan się alinguję, prawda? Cały czas do Związku Radzieckiego. Oni są w wojnie z aliantami, ale od kiedy? At war with... Aha, oni są przeciwko... Ale oni są chyba tylko przeciwko Sweden, French, Republic, lol. Świetnie, mnie to urządza. Mnie to urządza. Może chociaż trochę problemów na moim froncie się skończy. Finlandia została zaproszona do Axis. No dobra, no. Co tutaj macie? Macie tutaj piechotę? Macie, niestety. Na moją niekorzyść macie piechotę, prawda? Bombardujemy. Ale nie mam wojska, prawda? Żeby tutaj was pozamiatać. Tutaj jeszcze Niemcy mi tutaj bunt zrobili. Dobra, muszę trochę z frontu wycofać wojsk i tutaj powyjaśniać tych panów w Czechach, prawda? Czy to zdobyłem marszem? Zdobyłem. No i dobra, teraz bardzo ważna rzecz. Muszę się po prostu przebić przez te rzeki, prawda? Tymi czterema dywizjami. Muszę przebić tutaj rzekę. Nie ma opcji po prostu. Dywizja Warszawa. O, świetnie. Nowa dywizja, no to tutaj gdzieś, prawda? Do Brnowa zdam. Dobra, piechoto, tutaj mi zdobądź. Tutaj mamy rzekę, świetnie. Tutaj, czy mogę tą prowincję zdobyć jedną dywizją tylko? Bo jedna musi bronić z tej prowincji. Tutaj mamy dwie dywizje w Bratysławie. South Africa do Alliesów została zaakceptowana. Dobra, wy tutaj się przebij... Musicie się tutaj przebić, prawda? Wy musicie zaatakować tu i tu. Powinno się udać. Powinniśmy tutaj taki pas zrobić obronny. I ta kawaleria. No, zobaczymy, czy mi się coś uda zdziałać tą kawalerią. No ale dobra. Weźmy tutaj te trzy takie najbardziej ogarnięte dywizje. Panama już jest w aliantach. I spróbujmy się przebijać, prawda? Postarajmy się przebić. Wszystkimi wojskami, czterema dywizjami. Muszę się przebić na północ, ale to już samoloty mnie bombardują. Czyli jeżeli oni są w Axis, a Rosja ma z nimi wojnę, to Rosja powinna ich stosunkowo bić, prawda? At war with Finland, oni też są? Chyba tak. Tak mi się wydaje. Chociaż dalej mają jednostki na mojej granicy, jakby się spodziewali ataku z mojej strony.
Naprawdę, Rosjo, nie potrzeba. Nie musisz tutaj, nie będziesz atakowana, nie bój się. Haha, kappa. Infantry regiment tutaj i pancerne tutaj. Tutaj mnie oczywiście skopią. Bo tutaj zacząłem atakować, więc może w ten sposób zrobię. Przerwijcie atak, świetnie. Więc może ta dywizja zdąży się tutaj przeorganizować. Tutaj jestem ciągle bombardowany notorycznie. Trzeba ich tutaj powyjaśniać trochę, wiecie. W ten sposób. Trzeba tutaj po prostu, muszę cofnąć wojsko do obrony, prawda? Dobra, czyli te dwie dywizje mi zostają puste. Mogę tutaj nimi dowodzić, jak chcę. Więc będę je musiał cofnąć tutaj na pewno. Okej, okay, kawalerio. Ty tutaj mi nic nie poradzisz na to, więc się cofnij po prostu tutaj. Przebiliśmy się, ale coś czuję, że zostaniemy zarani. 49%. No, oni atakują z każdej strony. Dobra, wycofajcie się, bo to nie ma sensu. I brońmy się w tym kiele, prawda? Hamburg jest ustawiona defensywa. Tutaj jest wszystko ok, ale oni teraz mi wejdą na terytoria Węgier, prawda? No, tutaj ustawiłem sobie defensywę. Rzeki, wszystko jest gitareczka na razie. Troszeczkę słabo, prawda? Troszeczkę nie tak sobie to wyobrażałem. Do Hamburga dam te trzy nowe dywizje. O, niech tutaj się organizują. Tutaj na 13% jesteście na przebicie, ale powinniśmy dać radę. Dobra, tu się udało. Od razu pancerniaków też tam kieruję, prawda? Na północ. No, nie mogę tutaj nawet zaatakować. Cholera jasna. Zajmować mi te prowincje. Unicestwić po prostu te wojska, które latają w środku mojego kraju. Węgry, weźcie się, ustawcie tutaj na granicy. Zaraz przyjdą Francuzi. Chociaż udawajcie, że się bronicie, no. Dobra, wy zostaliście pobici, więc was tutaj nie winię. Hamburg organizację łapie. Tutaj to muszę uderzyć na te dwie prowincje i je po prostu złamać i wtedy będę mógł sobie wejść bez problemu. Zero manpowera. Mój odwieczny problem, manpower. Tylko specjalistyczny trening, prawda? Mogę sobie użyć, więc to mnie zbytnio tutaj tak jakby nie ratuje. Dwie prowincje mi siadły. Dywizja pancerna, cofnij się. Wy to sobie już się uspokójcie tym bombowcem. Dobra, tutaj powinienem odbić te fortyfikacje. No tacy nie jesteście zbytnio pełni, prawda? Wezmę tą full dywizję na północ i spróbuję coś zrobić. Spróbuję tutaj coś ogarnąć. Związek Radziecki, co tu się dzieje? Czy oni są w stanie wojny z Finlandią? At war with United Kingdom, Palestina. Poczekajcie, British Empire, British, bla 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 bla. Syria, French, Cameron. At war with Finland. Panowie Rosjanie, róbcie coś, zaatakujcie. Heh. Aha! Dobra, ja nie rozumiem. Turcja jest w aliantach. Bardzo dziwne. Bardzo głupie trochę, tak się scenariuszowo to głupio zrobiło, no ale... Co ja mogę? Jeszcze jeden oddział kawalerii tutaj bym poprosił. O właśnie, w ten sposób. Tutaj się próbują przebić w Bratysławę, powinniśmy się wybronić. Dzięki tym właśnie rzekom i zaporom, tak jakby. Tutaj trochę pobici, a ja nawet nie mam czym regenerować tych jednostek. To mnie bardzo boli, wiecie? Bo mam praktycznie zerowy potencjał ludzki. Czy uda mi się przebić? Oto jest pytanie, panowie życia i śmierci. Oto jestem bombardowany od cholery, więc przebiję się tylko tutaj. Bułgaria have been accepted into the Axis. No świetnie. Adwargo. Dobra, czy Bułgaria jest teraz w osi, prawda? No i pięknie. Mogę powiedzieć tylko tak. No, bardzo pięknie. Kingdom of Yugoslavia have been accepted into the Axis. Panowie. Brain po prostu explosion. Prawda? Czyli... Aligned towards faction, tak.
Request Land Lease, Offer Land Lease, Very Likely. A wiecie co, Ruscy, dam wam ten Land Lease. Honduras, Soviet Union has accepted the Land Lease, dobra. Bo ja muszę po prostu tutaj... Ja muszę mieć sojusznika, no bo ja sam tutaj nie dam rady, jak możecie zauważyć, nie? To jest... Nie... W ten sposób uderzcie. Bo zobaczcie, teraz panowie, Bułgaria doszła do osi, prawda? Jezus Maria, co ja mam teraz zrobić? Bułgaria jest w osi. Ja nie mam manpowera, cofnę jednostki, to mnie przecież przekopią, nie? To jest logiczne. To jest logiczne, prawda? Cholera jasna, no. Każda, ale no Bułgaria? Dlaczego Bułgaria jest w osi? No jasnej cholery. No cóż, no muszę zbierać dywizję z granic i je cofać, nie? Aż po prostu aż śmiechłem. Nie, no tutaj nie mogę jednej dywizji zostawić, bo mnie tutaj przekopią. Więc cofaj czołgu, pancerniaku uciekaj. Dobra, no i tutaj już praktycznie fajnie, bo sobie wybiłem te dywizje, które mnie tutaj męczyły. Ach, kurde. Związku Radzieckim, muszę do ciebie dołączyć. Potrzebuję cię, Rosjo. Pomóż, Rosjo. Dobra, odbijmy tą prowincję. Dobra, teraz mogę uderzyć na północ, prawda? W ten sposób, właśnie, dobra. Teraz idziemy do poduńską stolicę. Ale nie, to jest po prostu, to co tutaj się stało, to jest po prostu niebywałe, panowie i panie. I kurde, a poczekajcie, jesteście w stanie wojny, at war with Denmark, dobra. Aha, czyli wy nie jesteście w stanie wojny z Jugosławią, świetnie. Przynajmniej tędy się we mnie nie wbiją. Ale cofam już dywizję, na, żeby zatrzymały po prostu Bułgarów, nie? Muszę coś tutaj wycofać po prostu wojsk. Dobra, wezmę tutaj to po prostu, wypcham ich stąd, nie? Właśnie, moja kawaleria daje radę, więc nie za dobre są te jednostki tutaj, przeciwnika. Aha, dobra. Wy zdobyliście jeszcze prowincję, no spoko, no po prostu Francuzi gratuluję. Szkoda, że nie byliście tacy odważni, gdy atakowali nas z dwóch stron, Rosjanie i Niemcy. Szkoda, że nie byliście aż tak bardzo odważni. Wejdźmy do środka, panowie. Coś tutaj zróbmy w tej... Dobra, wchodzimy do Danii na razie, nie? Nie jest aż tak tragicznie. Bułgaria dołączyła do wojny. Tutaj ustawiliśmy sobie świetną granicę obronną, prawda? Tutaj moje jednostki już zmierzają w stronę Bułgarii, prawda? Dobra, zmierzajcie, panowie. Tutaj gdzieś zmierzać. Tutaj musimy się przeorganizować. Cztery dywizje mam tylko na obronę. Nie, to jest śmiechu warte, nie? To jest po prostu śmiechu warte. Dobra, muszę ich na jedną prowincję wszystkich przekopać. Żeby stanęli. Wtedy ich okrążę i zniszczę. Dobra, udało się. Aha, tutaj jest battle, coś tam. Dobra, walczymy. Uda nam się, zdobyliśmy tą prowincję. Świetnie. A czy na przykład mógłbym iść tu i tu? Oczywiście, że mogę, więc... Ciekawa będzie ta wojna, panowie. Udało mi się tutaj pobić ich na północy. Xibei Sabma zostali zaakceptowani po stronie osi. Rosja tutaj rozpoczęła coś. Nie mam o, nareszcie ofensywa Rosji, błagam, przyjdź mi z pomocą. 140 jeszcze od cholery. Ja nie wiem, czy ja wytrzymam tyle. Ale przecież jak ja mam się tu bronić, jak tutaj rzek nie ma? No tu są rzeki, ale co, wpuszczę ich aż tak głęboko? Przecież ja nie mam tego czym obstawiać. Tutaj te trzy prowincje, prawda? Tutaj się muszę bronić na pewno. Dobra, czyli będzie tak. Ty, panie, tutaj mi walnij. Ty, panie, mi walnij tutaj. No i ty stój tutaj z dywizją pancerną, nie? Po prostu i spróbujemy się tutaj obronić przed tym napływem po prostu jednostek jugosławsko-bułgarskich. Dobra, pobić mi tutaj panów Niemców. Zgromadźmy ich sobie w jednej prowincji. Dobra, weź mi tutaj, cofnij wszystko, kumplu. Ty też mi się tu cofnij. Dobra, tak mogę stanąć, prawda? Ty idź tutaj. Aha, dobra.
Czyli ty uderz mi tutaj. Wy pięknie zajmiecie tutaj prowincję. Prawda? I Yunnan. Po prostu do osi dołącza coraz więcej państw i tak dalej, nie? Dlaczego wy nie możecie się tutaj... Aha, wy to już w ogóle jesteście porażką po prostu, bo nie macie już w ogóle wojska. Tutaj muszę wejść. Będzie mi łatwiej to obstawić. I do Rumunii. Znaczy, Boże, Rumunii. I do Bułgarii, i do... Niestety. Czekajcie, tutaj mam rzekę. Tutaj mam taką rzekę 50-50, czyli ja ciebie sobie ustawię tutaj. No i trochę przemysłu nam spada, no bo prawie Bułgarzy zajmują z Jugosławią nam tereny, nie? Bo dołączyli do osi. Ojejku. Dobra, świetnie. Węgry coś tu działają. Powiedzmy. Zbytnie jakimś użytecznym sojusznikiem dla mnie nie są, więc... Bardzo dziwna mechanika jest tych HQ, nie? Z tego, co tutaj widzę. O właśnie, dobra, wybiję jedno i wybiję drugie. Tej dywizji użyję, nie wiem do czego. Słuchajcie, z każdej strony są, z każdej, dobra. Mogę ich wybić? Mogę. Ale patrzcie, oni dziś... Ja zapomniałem o jednej prowincji. Dobra, ty stój tu, ty idź tu. Ty podejdź... Nie, tutaj was będzie za dużo, czyli ja was muszę stąd wypchać jeszcze. Świetnie, weszliśmy tutaj na północ. Co bym musiał zająć? Tą prowincję jeszcze. Dobra, wejdźmy tak, spróbujmy naszymi dywizjami piechoty się po prostu przełamać, nie? Spróbujmy i... spróbujmy się tutaj poprzebijać. Tutaj jest przez rzekę i przez morze, więc tego, tędy na pewno będziemy ciężko zaatakować też. Bułgarzy już są prawie przy nas. Więc trzeba wykończyć tutaj te HQ niemieckie. Czyli tak raz, dwa, trzy, czyli tak, ty musisz iść tutaj, ty musisz zostać na pozycji, ty musisz iść tutaj, ty musisz iść tutaj i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeszcze jedną prowincję muszę zabezpieczyć i mogę to rozbić wtedy, tych buntowników niemieckich. Paragwaj został zaakceptowany do aliantów. No dobra, czekaj, uderzę teraz, czy uda mi się? Udało mi się, unicestwiłem ich. Czyli ty panie tutaj, ty panie tutaj, ty panie tutaj. Zdobądźmy tą prowincję po prostu. Zdobądźmy ją. Udało się? Świetnie się udało. Dobra, przebijemy się. Może się przebijemy, nie? Może, nie jestem pewien. Aha, czyli wy wszyscy musicie stać na północy, dobra. Uda mi się tutaj was pobić, ty stań tutaj i ty stań tutaj. Dobra, uda mi się ich wybić, tych kurde buntowników. Soviet Union Force Conquer on Finland, pięknie, o to mi właśnie chodziło. I ja pierdzielę, udało się, dobra. Dobra, dwie dywizje kawalerii do Warszawy. A teraz tak, czy ja zatrzymam Bułgarów tutaj? No nie sądzę. Więc jedną dywizję jeszcze tutaj. I drugą dywizję jeszcze tutaj. Plus, aha, oni tam też będą mogli atakować bez rzeki, prawda? Bo będą mogli z Soroki atakować. No dobra. Czyli trzy dywizje wysyłam jeszcze na pomoc. Tutaj dywizja została, którą ja ich wyślę tutaj na pomoc. Tych to raczej mogę pobić, prawda? Tak mi się wydaje. Uda mi się przebić? No dobra, trudno, wojska musicie teraz pokazać klasę i naprawdę ich tutaj przebić, nie? Jedna dywizja już klęka. Dobra, spróbuję ich tutaj zepchnąć i zająć. W Hamburg tutaj mi wojsko niepotrzebne. Tutaj jakoś się to trzyma, nie? Bo Węgry zajmują, Węgry odbijają. Plus ta Jugosławia jest tutaj z Bułgarią, nie? Czy tutaj dotarły moje wojska tutaj wsparcia? Dotarły. I stoicie i po prostu bronimy ich przed wejściem, nie? Po prostu się tutaj bronimy przed wejściem przeciwnika. Oni też tutaj za dużo sił, widzę, nie zorganizowali, więc nawet jest ok. Nawet jest to ok. O, świetnie, przebiłem się. Czy uda mi się tutaj... Aha, dobra, jestem pod atakiem. Dobra, stójmy sobie tutaj. Stójmy sobie tutaj i na razie się brońmy. Każę wam się wycofać do tej ostatniej prowincji teraz, bo was przebije raczej. To są wojska szwedzkie. Prawda? Dobra. I spróbujmy zająć stolicę teraz Danii. Bitwa o Kopenhagę. Dobra, wy tu macie...
Increase your effort. Loses. Dobra, loses. Zobaczmy. Związku Radziecki. Którego mogę sprawdzić? 19. Jest 16, 17, 18. No dawaj, dawaj. Jeszcze jeden dzień. No dawaj, 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 dawaj. 19. Jeszcze troszeczkę jest, nie? Bitwa o stolicę duńską. Dobra, wygraliśmy lightowo. Pięknie. Czyli udało mi się zrobić Conquer on Denmark. O mój Boże, ile ja dostałem... Jezus Maria, ile ja dostałem terenu. Poczekajcie, poczekajcie, bo po prostu nie wierzę w to, co widzę. Czy mogę ruszyć przez te rzeki teraz i się poprzebijać? Nie, no nie ma co, no ja przez rzeki nie przejdę. Cholera. Dobra, wezmę te dwie niezorganizowane po prostu dywizje, wycofam. Jedną zorganizowaną sobie zostawię, nie? W tej kopalhadze. A dobra, wiesz co, ty zaatakuj tak. Ciebie może po prostu wycofam tutaj. Dobra, widzę, że nie ma co popadać po prostu w samozachwyt jeszcze. Czekajcie, mam pomysł. Inteligencja, puppet. Nie, nie, nie. Ja nie chcę jej kontrol. Polityka. Create puppet. Kogo? Czechosłowacja, Rumunia, Free City of Danzig. Tego na pewno nie chcę. Rumunów zatrzymujemy. Jest świetnie aktualnie. Tutaj zatrzymaliśmy wojska te. Stąd oczywiście cofam wojsko. Bo nie mam wyboru, muszę po prostu je wycofać. Dobra, nie, 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 nie atakujcie. Nie, nie porywajmy się tak na wiatr zbytnio z motyką. Na słońce, na wiatr. Kałach, ty głupku. Dobra, panowie. Już zaczynam je odpierdzielać. No nie wiem, no Dania padła, nie? Danię mamy pod swoją kontrolą, pod swoim butem. No i teraz będziemy starali się dojść do Związku Radzieckiego, panowie. No bo sam tej wojny z aliantami ja nie wygram, nie? Ale widzę, że tutaj Związek Radziecki coś zdobywa z terytorium z Turcją. Tutaj mają wojnę chyba z Iranem, prawda? Tak mi się wydaje. Finowie upadli, czyli teraz Szwedzi, prawda? Teraz Szwedzi powinni upaść i Norwedzy, bo to jest wszystko alianckie, nie? Aliant, aliant. A Związek Radziecki ma tutaj wejście. No dobra, panowie, nie będę już pierdzielił. Zaczynamy. Widzimy się w następnym odcinku, panowie. Hejka!